Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie wszystkich uczestników spotkania. Ja nazywam się Tomasz Ciechocki. W firmie MAT zajmuję się głównie wsparciem IT pracowni projektowych i architektonicznych. W tej części chcielibyśmy skupić się i przedstawić Państwu dwa narzędzia niezależnie od siebie działające, które mogą ułatwić, przyspieszyć oraz zoptymalizować pracę Waszą i Waszych pracowników. Zwłaszcza w tych czasach, gdzie jak widać firmy muszą lub powinny być przygotowane w najlepszy możliwy sposób do pracy zdalnej. Wiele firm ma takie możliwości, czasami nawet nie wie, że je ma. Szuka po prostu takich rozwiązań, które mogą dać taką możliwość takiej pracy, które byłyby połączeniem w miarę wygodnej pracy zdalnej i dodatkowo kontroli nad taką pracą. Tutaj producentem obu tych systemów jest firma HP. Oba rozwiązania dostępne są w naszej firmie. Zapewniamy konfigurację oraz pełne wsparcie dla tych produktów. Jednym z nich jest HP DAS, o którym w dalszej części opowie Piotr Łabuda. Ja natomiast w krótkich kilku slajdach zaprezentuję możliwości programu HP Z Central Remote Boost. Gdyby pojawiły się jakieś pytania, bardzo proszę w trakcie prezentacji o zadawanie. Postaramy się odpowiedzieć albo na koniec, albo w trakcie. I teraz tak, program HP Z Central Remote Boost. Wcześniej znany był jako HP Remote Graphics Software. Początki HP już próbowało wyprodukować takie coś w 2003 roku, natomiast od wersji dopiero 6.0 program zaczął wspierać wykorzystywanie kart grafiki, czyli to, co tak naprawdę najbardziej jest nam potrzebne w tym momencie. No natomiast dosłownie w tym miesiącu, w poprzednim miesiącu, w maju tego roku, HP wydało wersję 7.7, zmieniając lekko design i nazwę na HP Z Central Remote Boost 2020. Jest to najnowsze profesjonalne rozwiązanie wykorzystujące moc obliczeniową oraz graficzną stacji roboczej HP Z. System ten wykorzystuje wysokowydajny, bezpieczny protokół połączenia zdalnego pulpitu 3D. Komunikacja między komputerami jest w pełni szyfrowana. Połączenie klient-serwer, odbiorca-nadawca. Nie komunikuje się tutaj tak jak w przypadku zwykłego zdalnego pulpitu przez port 3389. Nie musimy udostępniać zdalnego pulpitu na maszynie, która jest nadawcą. Program ten zapewnia wyjątkowe wrażenia dla użytkownika pulpitu zdalnego przy aplikacjach wideo, animacjach, aplikacjach intensywnie wykorzystujących grafikę. Mam tu na myśli programy autodeskowe, od płaskich AutoCADów po Revity, Inventory czy programy z pakietu Adobe. Wszystkie aplikacje działają natywnie na systemie zdalnym, natomiast w pełni wykorzystują zasoby obliczeniowe i sprzętowe grafiki systemu komputerowego wysyłającego. Dzięki HP Z Central Remote Boost możemy używać dowolnego komputera stacjonarnego. Czy to jest notebook, czy tablet, o bardzo niskiej mocy obliczeniowej. Myśmy testowali nawet na komputerach sprzed kilkunastu lat. On spokojnie sobie z tym radził. E,
Oczywiście, jeśli chcemy, jeśli mówimy o połączeniach spoza sieci lokalnej, komputery bazowe HPZ, musimy zestawić połączenie VPN z tą siecią lub skorzystać z jakiegoś serwera proxy. HPZ Central Remote Boost to nie tylko dostęp do danych, tak jak w przypadku zwykłego zdalnego dostępu, ale przede wszystkim dostęp do mocy obliczeniowej stacji roboczej Z. Chciałbym pokrótce przedstawić funkcje, jakie ten program posiada, pokazać wyższość nad zwykłym zdalnym pulpitem. Pierwszą taką funkcją jest dynamiczny rozmiar wyświetlanego obrazu. Użytkownik tutaj w pełni może zmieniać wielkość okna czy rozdzielczość, dopasowywać do swojego sprzętu, z którego się łączy z tą stacją. Następnie to jest obsługa wielu monitorów. Tutaj problemem klientów były połączenia na przykład z Windowsem 7 do innego sprzętu przez zdalny pulpit. Problem był z wieloma monitorami. Tutaj w pełni ten program wspiera rozwiązania wielu monitorów. Mało tego, wspiera rozdzielczość do 4K. Dzięki temu użytkownicy mogą elastycznie pracować z dowolnego sprzętu końcowego. Kolejne to jest przyspieszenie sprzętu graficznego. To jest to, co tak naprawdę jest tutaj najważniejsze. Pozwala na osiągnięcie optymalnej wydajności, nawet przy niskiej przepustowości sieci, dzięki zaawansowanej kompresji wideo. Kolejną funkcją jest funkcja, która wykorzystuje aplikację HP Velocity. Jest to oprogramowanie, które poprawia opóźnienia w sieciach rozległych i zwiększa tolerancję ruchu sieciowego, zapewniając solidną wydajność nawet przy słabych połączeniach. Obsługa gestów to nic innego jak możliwość obsługi poprzez urządzenia dotykowe. Zdalne używanie USB. To my sobie podłączając dysk twardy czy pendrive'a do komputera, z którego się łączymy, automatycznie wirtualne zestawienie jest połączenia urządzenia USB w systemie zdalnym. Możemy w pełni z niego korzystać, kopiować, edytować, nawet formatować na komputerze zdalnym. Kolejna funkcja to jest wsparcie dla systemów operacyjnych. I tutaj zarówno komputery z Windowsem, Linuxem, a nawet macOS-em. Nie trzeba instalować żadnych dodatkowych sterowników. I ostatnia, chyba najistotniejsza funkcja to koszty oprogramowania. I tutaj posiadając lub kupując nową stację HPZ, nie ponosimy żadnych dodatkowych kosztów, żeby rozpocząć pracę zdalną. Remote Boost jest dostępny na wszystkich urządzeniach z serii HPZ. Stanowi taką wartość dodaną. I tutaj może jeszcze pokażę, jak to wygląda. Mamy do instalacji dwa programy. Jeden to jest klient, drugi to jest serwer na komputerze zdalnym, który będzie się łączył. Instalujemy tutaj aplikację po lewej stronie. Wpisujemy nazwę IP bądź hosta. Łączymy się oczywiście, tutaj jest pokazane, z stacją HPZ4. Nie musimy mieć, tak jak mówiłem wcześniej, udostępnionego połączenia zdalnego, pulpitu zdalnego na komputerze. Na górze mamy menu, w którym mamy
informacje o szybkości połączenia oraz ilości klatek na sekundę w danej chwili. Możemy dodatkowo zmieniać sobie w trakcie już pracy wielkość okna, skalować w zależności od tego, jaki mamy monitor i jak to wygląda, jak chcemy po prostu pracować. Dodatkowo z takich ciekawszych jeszcze opcji tutaj mamy coś takiego jak monit o podaniu nazwy użytkownika i hasła, czyli jak się logujemy. Display to jest połączenie do komputera zdalnego, czyli możliwość automatycznego ustalenia wyświetlacza w systemie. Dopasowanie rozdzielczości układu wyświetlania do odbiornika. Później z takich ciekawszych rzeczy to mamy to Velocity. Tutaj mamy to wspieranie w ramach jakichś bardzo wolnych łączy internetowych. Możemy kompresować dodatkowo strumień, przez co wykorzystujemy nawet bardzo wolne połączenia. I może jeszcze taką ciekawostkę, są statystyki, tutaj podają nam dokładnie, jak wygląda łączenie. Ja tutaj testowałem spoza firmy dostęp, film w Full HD, film był wyświetlany, minimum miałem 20 klatek na sekundę, to nie spadało niżej, więc spokojnie można filmy jeden do jednego oglądać. To by było na tyle, jeśli chodzi o Zcentral Remote Boost. Gdyby były jakieś pytania, to widzę, że jest tutaj. Czy nowy HP spełnia tą funkcję? Tak, jest to stacja ZBook, czyli z serii Z. Jak najbardziej można na niej zainstalować aplikację. No to pytanie, czy pan chce z tego notebooka wchodzić gdzieś, łączyć się z jakimś innym komputerem, czy na ten notebook się łączyć? Bo jeśli na ten, no to nie ma problemu. Z tego notebooka też jak najbardziej można korzystać. On jest w pełni kompatybilny z tą aplikacją. Jeśli to wszystko, to przekazuję głos Piotrowi Łabudzie, on opowie o HP DAS. Witam Państwa, Piotr Łabuda, firma MAT. Chciałem poruszyć następny temat związany ze sprzętem komputerowym. Mianowicie chciałem przybliżyć Państwu rozwiązanie HP Device as Service. Żyjemy w takich czasach, że w tym momencie wszyscy dostawcy sprzętu, usług dążą do tego modelu, że nie posiadamy nic na własność, dzierżawimy sprzęt, usługę, środowisko, platformę, natomiast płacimy i wymagamy. Z punktu widzenia użytkownika, end-usera, sprzęt ma działać, jesteśmy skłonni płacić odpowiednią ratę, wielkość jakiegoś ryczałtu miesięcznie, natomiast jakby cały proces z wydajnością, z funkcjonalnością sprzętu chcemy jakby od siebie odsunąć. Jeżeli popatrzymy w tym momencie na to, co się dzieje na rynku, cała masa usług software as service, czyli oprogramowanie, które jest sprzedawane jako licencje czasowe, popatrzymy na rozwiązania firmy Autodesk, Microsoft, Adobe. Jeszcze kilka lat temu wydawało się, że takie rozwiązanie się nie przyjmie. W tym momencie stało się ono już standardem i wszyscy wielcy producenci oprogramowania powolutku dążą do takiego modelu sprzedaży. Bardziej zaawansowanym rozwiązaniem jest usługa PaaS, Platform as Service, czyli możecie Państwo patrzeć na rozwiązania Microsoft Azure, gdzie w tym momencie nie tylko dostajemy oprogramowanie, ale dostajemy dostęp do serwisów chmurowych, do całego środowiska pracy. No i najbardziej zaawansowane tutaj rozwiązanie Infrastructure as Services, czyli de facto możemy sobie wykupić czy zapewnić dostęp do rozwiązań, gdzie mamy całe środowisko
zwirtualizowane naszej sieci, czy mamy, korzystamy z serwerów wirtualnych, zasobów itd., itd. W takie potrzeby rynku wpisuje się HP, mianowicie wyszło do klientów z ofertą HP Device as Service, czyli chcemy zaproponować użytkownikom dostawę sprzętu, ewentualnie usług jako serwis, czyli kliencie posiadasz urządzenie, posiadasz wsparcie, nie kupujesz go na własność, kupujesz go na jakiś określony czas, rok, dwa lata, trzy lata. Po stronie dostawcy, czyli HP, ewentualnie takich firm jak MAT, jest zachowanie funkcjonalności platformy, natomiast klient tak naprawdę tylko płaci wielkość raty miesięcznej, kwartalnej, rocznej, w zależności jak to zdefiniujemy. Dążymy do takiego rozwiązania, aby dobrać odpowiednie urządzenie do odpowiednich zadań dla użytkowników, zarządzać proaktywnie, to znaczy mieć taką możliwość, żeby nim jeszcze wystąpią usterki czy jakieś problemy z wydajnością sprzętu u klienta, móc na nie zareagować. W zależności na jaki tutaj definiujemy, decydujemy się program, możemy zaproponować różne sposoby finansowania. Program Device as Service został wprowadzony na rynek pod koniec roku 2018. W tym momencie około ponad 3,5 miliona urządzeń działa w tym serwisie. Czy to nie jest tak coś, co jest zupełnie nieznanego? W Polsce powolutku rozpoczynamy proces wdrożeniowy tych rozwiązań. Są firmy, które już wykorzystują takie produkty, jakie właśnie zaoferowało HP. Tutaj jest slajd, który pokazuje tak naprawdę, jak krok po kroku następuje przejście klienta od tradycyjnego modelu sprzedaży do rozwiązań DAS-owych. Chciałbym zwrócić uwagę tutaj na istotny trzeci punkt, mianowicie w momencie, kiedy klient podejmuje decyzję nad planem DAS-owym, w którym chciałby brać udział. Mamy dostępne w ofercie jakby trzy rodzaje takich planów. Pierwszy, najtańszy, taki podstawowy, zawiera ścisłą współpracę pomiędzy end-userem a partnerami kanałowymi, czy takimi firmami informatycznymi, jak firma MAT, tutaj w pomocy wdrożeniu takiego rozwiązania, supportowaniu, pokazania tutaj zalet takiego rozwiązania. W momencie, kiedy decyduje się klient na dwa plany bardziej zaawansowane, następuje bardzo ścisła współpraca pomiędzy firmą HP i end-userem. W tym momencie są dedykowani konsultanci, dobierają optymalne rozwiązania dla klienta, są w stanie pomóc tutaj klientowi w doborze rozwiązań, do utrzymaniu infrastruktury w dużej wydajności, wymianie sprzętu na nowy, w całym cyklu życia produktu. Czyli tak jak wspominałem, odpowiednie urządzenie do odpowiednich zadań. Później Państwo zobaczycie w raportach, że jesteśmy w stanie analizować, czy komputery, które używamy wewnątrz naszej firmy, nie są przeciążone, czy nie potrzebujemy dobudować RAM-u, wymienić procesory, czy może jest sytuacja zupełnie odwrotna, że mamy sprzęt bardzo wydajny, natomiast jest on wykorzystywany w niewielkim procencie. Wsparcie jest przede wszystkim tutaj dla środowiska Windows, natomiast nie ma problemu, aby do systemu podłączyć komputery z innymi systemami operacyjnymi. Bardzo istotne jest to, że staramy się chronić te komputery tutaj od podstaw. W momencie, kiedy dostarczamy rozwiązanie, staramy się uruchomić zabezpieczenia z poziomu BIOS-a, szyfrowania dysków i tak dalej na bardzo niskim poziomie. Drugą ciekawą cechą jest zarządzanie proaktywne. Mianowicie jesteśmy w stanie przeanalizować całe nasze portfolio sprzętowe. Widzimy, które komputery w jaki sposób pracują, czy pojawiają się jakieś incydenty związane z problemami z wydajnością sprzętu. Dzięki temu jesteśmy w stanie reagować bardzo szybko na pojawiające się problemy. Oczywiście często się zdarza, że zniszczeniu ulegnie dysk w komputerze. W tym momencie pojawia się problem odzyskania tych danych, ewentualnie odzyskania ich z kopii. Nieraz kończy się to tym, że te dane zostały utracone nieodwracalnie. Korzystając z narzędzia HP,
jest bardzo wcześnie mamy informację, że system zauważył problemy z dyskami w poszczególnych urządzeniach. Mając taki raport z systemu DAS-owego, jesteśmy w stanie uruchomić na przykład procedurę serwisową, czyli nim fizycznie spali się dysk, jesteśmy w stanie go wymienić. Jeżeli pojawiają się problemy z wydajnością pamięci, procesorów, w tym momencie tutaj jesteśmy w stanie bardzo szybko zareagować. Nadzór nad bezpieczeństwem. W jednym miejscu mamy zebraną informację, w jaki sposób są chronione nasze stacje robocze. Będę to za chwilkę pokazywał na przykładzie raportów, które można wygenerować z tego systemu. Elastyczność dla Twojego przedsiębiorstwa. Istnieje kilka rodzajów wsparcia HP w systemie DAS-owym. Tak jak wspomniałem, istnieją trzy podstawowe licencje, przy czym ta licencja standard jest, zawęża się do współpracy end-usera z firmą która partnerską, która dostarcza to rozwiązanie. Natomiast pozostałe te dwa modele sprzedaży wymagają już pełnej integracji z systemami HP. Następną ciekawą funkcjonalnością jest optymalizacja budżetu i obowiązków IT. Możemy w ramach programu DAS dostarczyć Państwu kompletne rozwiązanie, czyli dostarczamy sprzęt, dostarczamy usługi, oprogramowanie. Ewentualnie, jeżeli klient jest zainteresowany tylko jakby skorzystaniem z modelu usługowego, jesteśmy w stanie tutaj dobrać dla każdego optymalne rozwiązanie. Ostatnia funkcjonalność, globalny zasięg, czyli tak naprawdę HP świadczy wsparcie w całym procesie tutaj życia sprzętu komputerowego. Jest w stanie zaprojektować rozwiązanie, skonfigurować, wdrożyć, zoptymalizować, utrzymać i później na samym końcu przeprowadzić sprawnie utylizację i wymianę sprzętu na nowo. Tutaj w kilku słowach chciałem Państwu pokazać, co się kryje pod każdym z takich elementów, czyli jeżeli decydujemy się na współpracę tutaj z HP w ramach tych bardziej zaawansowanych modeli licencyjnych, przedstawiciele HP są w stanie stworzyć idealne środowisko technologiczne, przygotować obrazy, następnie w czasie pracy całego systemu zapewnić optymalną pracę i właściwe utrzymanie sprzętu. Jeżeli pojawia się temat wdrażenia, może być przygotowany patch rozwiązania, które usprawnią cały proces instalowania i migracji danych ze starych komputerów na nowe i na samym końcu przeprowadzić sprawnie wymianę zgodnie ze standardami sprzętu, utylizację go i w to miejsce wprowadzenie nowego sprzętu. Jeżeli chodzi właśnie o model HP DAS, to za tym też kryje się finansowanie. W przypadku, kiedy klient chciałby skorzystać ze rozwiązania takiego zbliżonego troszkę do modelu, w jakim część z Państwa na pewno kupuje już drukarki A4, A3, czyli de facto mamy urządzenie, z naszego punktu widzenia ma ono pracować i płacimy za wydrukowane kartki. W tym momencie podobne rozwiązanie jest tutaj proponowane dla sprzętu komputerowego. Drogi kliencie, możesz sobie zakupić sprzęt, na przykład na 3 lata, po 3 latach to ten sprzęt jest zwracany do HP. To się bardzo dobrze łączy z tym, co wspominał na początku Tomasz Musialik, że coraz więcej pojawia się projektów, które specjalnie dla tych projektów dokonujemy zakupu oprogramowania, wliczamy to bezpośrednio w koszt utrzymania projektu, dokładnie możemy postąpić ze sprzętem. Po lewej stronie dwie przykładowe konfiguracje do zainwestowania 92 500 zł, około to jest około 10 stacji roboczych HP. Model DAS-owy 36 miesięcy. Po tym okresie klient zwraca sprzęt do HP, realnie do zainwestowania 98% wartości całej inwestycji. Poniżej wariant 2, 36 miesięcy. W przypadku takiego tradycyjnego leasingu, gdzie mamy zagwarantowany wykup sprzętu za przysłowiowe 100 zł. W tym momencie widać, że ta oferta DAS-owa jest tańsza, natomiast no, trzeba mieć świadomość, że w pierwszym przypadku po zakończeniu tej umowy sprzęt zwracamy, w drugim wariancie ten sprzęt zostaje u nas. Dwa okienka po prawej stronie, jeden wariant A, zakup tych samych 10 stacji w tradycyjny sposób, czyli de facto jakaś faktura przelewowa, na przykład 14 dni.
Jeżeli popatrzymy na wartość przyszłej inwestycji, czyli teraz w dniu dzisiejszym wydajemy 92 500 zł, po 3 latach no to będzie około 100 000 zł. Jeżeli w tym momencie skorzystamy z wariantu DAS-owego, to tak naprawdę zainwestujemy po tych 3 latach 94 000, czyli de facto też tutaj widzimy jakieś oszczędności w pieniądzu. Teraz chciałbym przejść do samego systemu HP DAS do proaktywnego zarządzania i raporty z działań. Zwróćcie Państwo uwagę na 3 plany. Plan standardowy, rozszerzony, plan premium. W zależności na jaki plan się decydujemy, zarządzamy sobie sami taką usługą, czy ewentualnie korzystamy z firm, z usług firmy MAT. W przypadku planu rozszerzonego i planu premium korzystacie Państwo tutaj z konsultantów HP. Są tutaj wyszczególnione opcje i funkcjonalności, czy możliwe raporty, które są dostępne w poszczególnych planach. Jeżeli mówimy o wymianie sprzętu, to ten sprzęt jest wymieniany w przypadku podejrzenia o wystąpienie awarii z automatu w planie rozszerzonym, w planie premium. Jeżeli korzystacie Państwo z planu standardowego i współpracujecie z firmami, które posiadają status serwisów gwarancyjnych HP, możecie również w tym momencie skorzystać z wymiany tego sprzętu. Czyli tak jak wspominałem, nim dysk fizycznie ulegnie uszkodzeniu, możemy tutaj dokonać wymiany tego sprzętu i zapewnić ciągłość pracy. Jeżeli się decydujemy na rozwiązanie to standardowe, będziemy korzystali z takiego oprogramowania, które się nazywa TechPulse. W przypadku tych dwóch bardziej zaawansowanych oprogramowania rozwiązania będą troszkę inne. Natomiast logujemy się na platformę. W tym momencie w jednym miejscu mamy zebrane informacje dotyczące funkcjonalności naszego sprzętu. Te dane, które są tutaj pokazywane, to jest rzeczywiste środowisko pracy. Mamy w firmie zainstalowane te oprogramowania na około 40 komputerach. Te komputery cały czas są monitorowane. I w tym momencie taki dashboard powstaje w czasie rzeczywistym. Rano na przykład zespół IT może zalogować się do takiego, na tą platformę, no i widzi, co tak naprawdę dzieje się w firmie. Jeżeli informacja o wymianie 5 baterii w notebookach jest niepokojąca, de facto można notebooki podłączyć do prądu i będą działały, natomiast informacja, że jeden z dysków w firmie należy wymienić, jest już taką informacją dosyć krytyczną. W tym momencie trzeba się pochylić nad tematem i osoby, które zajmują się IT w firmie, powinny podjąć działania. Następne w prawo dwa okna, które świecą się na zielono, jak tutaj jest z miejscem wolnym na naszych dyskach, czy komputery się nie przegrzewają, też dosyć istotna informacja. Poniżej pasek z incydentami, czyli wszystkie dziwne rzeczy, które wydarzyły się w firmie dotyczące sprzętu komputerowego, są tutaj monitorowane i pokazywane. Za chwilkę wrócę też do tego tematu. Jakie mamy urządzenia, ile notebooków, ile desktopów, jaki jest status gwarancji komputerów, to wszystko jest w jednym miejscu, po jednym spojrzeniu człowiek wie, czy coś złego się nie wydarzyło w czasie firmy, wewnątrz firmy. I teraz tak, następne dodatkowe informacje, pokazanie, jakie jest wykorzystanie procesora, jakie jest tutaj wykorzystanie pamięci, co należy zrobić w przypadku dysków czy baterii, które są do wymiany, które działają poprawnie. System bardzo szybko się rozwija. W najbliższym czasie, w niedługim okresie czasu powinny się pojawić dodatkowe tutaj informacje dotyczące wydajności kart grafiki i dotyczące wydajności kart sieciowych. Oto jest dużo pytań od end userów i prawdopodobnie w niedługim horyzoncie czasu takie informacje będą również wyświetlane w tym systemie. Następnie widzimy informacje o stanie naszych update'ów, czyli de facto jak działa nasz system komputerowy, czy potrzebujemy jako dział IT podjąć jakieś działania, żeby usprawnić pracę. Nieraz się właśnie pojawiają nowe drivery, użytkownicy zapominają ich zainstalować, pojawiają się jakieś problemy z wydajnością. W tym momencie w jednym miejscu widzimy, jaki jest status naszego
sprzętu komputerowego. Ostatnie okno po prawej, dobra informacja, nie pojawiły się żadne krytyczne incydenty. Następnym miejscem, z którego korzystamy, to są zakładki dotyczące użytkowników i komputerów. Definiujemy sobie użytkowników, w jakich komputerach pracują. W przypadku komputerów możemy zdefiniować na przykład do jakich grup przynależą, ewentualnie możemy rozbudować bazę danych o dodatkowe informacje, które są z jakiegoś punktu dla nas istotne. Chciałem skoncentrować się na dwóch zakładkach, mianowicie tutaj na tej zakładce dotyczącej incydentów. W tym momencie na bieżąco są wyświetlane w systemie informacje pokazujące niewłaściwe zachowanie czy działania sprzętu, który jest podpięty do tej platformy. Możemy sobie zdefiniować, czy interesują nas wszystkie incydenty, jakie wystąpiły. Możemy do tych incydentów przypisywać odpowiednie statusy, czy ktoś się już zajął tym tematem, czy z naszego punktu widzenia jako osób zarządzających tutaj całym portfolio komputerowym te incydenty nie są jakieś krytyczne. Możemy dotrzeć do szczegółów tutaj, na przykład co spowodowało wywołanie tego incydentu i na jakim to miało miejsce komputerze i w jakim czasie. Tutaj mamy informacje o jakichś blue screenach. Po prawej stronie, po lewej stronie okazało się, że jeden z kolegów wymienił pamięć w komputerze. Od razu zostało to zaraportowane, zamonitorowane, że nastąpiły zmiany w konfiguracji sprzętu. Następną bardzo mocną stroną tego systemu jest możliwość raportowania. Przede wszystkim raporty, czy działamy zgodnie ze strategią zabezpieczeń, spis oprogramowania, żywotność, wydajność, czy wykorzystanie mocy obliczeniowej procesora pamięci. Teraz tak, raporty możemy sobie definiować sami, ewentualnie możemy korzystać z raportów standardowych. W systemie jest predefiniowanych kilkanaście raportów, natomiast w momencie, kiedy robimy raporty tutaj sami, możemy zdefiniować kilka grup, których te raporty mają dotyczyć, no, czy na przykład sprzętu komputerowego, wydajności, zabezpieczeń, oprogramowania, jakie jest zainstalowane na naszych komputerach. W zależności, jaką wybieramy grupę, w tym momencie podkategorie są dynamiczne, zawartość tych okien się zmienia. Możemy tutaj mierzyć czy raportować w jakiejś jednostce czasu. Najmniejszą jednostką czasu na chwilę obecną jest miesiąc. I w tym momencie powstają raporty, które pokazują, jak wygląda praca naszych komputerów. Tutaj krótki zrzut dotyczący bezpieczeństwa, czyli programu antywirusowego, szyfrowania dysków firewalli. Zwróćcie Państwo uwagę, że jeżeli chodzi o antywirus, pojawiło się tak bardzo dużo tych szarych słupków. No jest to związane z koronawirusem, mianowicie część tego oprogramowania, które jest wewnątrz firmy zainstalowane, jest zainstalowane na komputerach szkoleniowych. Niestety szkolenia zostały wstrzymane, przeszliśmy na szkolenia zdalne, no i od razu widać w tym systemie, że mniej urządzeń raportuje, natomiast ponad połowa czynnie jest chroniona przez program antywirusowy. Następna ciekawa funkcjonalność, mianowicie w jednym miejscu mamy zebrane informacje dotyczące aplikacji, które w jakiejś jednostce czasu wewnątrz naszej sieci raportowały, czyli możemy sprawdzić, czy jakie wersje oprogramowania były uruchamiane. Teraz w dobie legalności oprogramowania jest to dosyć istotna informacja, czy przez przypadek nie mamy za starych wersji, które de facto zgodnie z umowami licencyjnymi w przypadku oprogramowania autodyskowego powinniśmy odinstalować. Te okna, które tutaj Państwo widzicie, to są okna eksporty czy raporty wykreowane do Excela. Nie wspomniałem wcześniej, że raporty mogą być kreowane w formacie HTML-a, ewentualnie PDF-u lub Excel, jeżeli potrzebujemy poddać dalszej obróbce oprogramowanie. W tym momencie, w tym prawym górnym oknie widzimy, jak wyglądało wykorzystanie oprogramowania autodeskowego w firmie MAT przez miesiąc maj, który komputer, z jakich licencji korzystał. Dolne prawo okno z prawej strony na samym dole pokazuje,
licencje, jakie są zainstalowane na komputerach, ale niekoniecznie pracowały w okresie jednostki czasu, do której był przygotowany raport. Tutaj jest istotna informacja. Od razu wyszło, że na przykład mamy zainstalowane na 3 komputerach Autodesk Inventor Professional 2016. W przypadku firm szkoleniowych takie jak nasza nie jest to żaden problem, natomiast w przypadku działań komercyjnych, jeżeli macie Państwo najnowsze wersje programu autodeskowego, to nie bardzo możecie już korzystać z tak starych wersji. Następny raport pokazuje stan sprzętu komputerowego, którym sprzętem powinniśmy się zainteresować, który pracuje w sposób zadowalający. W jednym miejscu mamy zebraną informację dotyczące gwarancji naszych komputerów. Oczywiście takie pełne raportowanie dotyczy sprzętu HP i jesteśmy w stanie określić, czy sprzęt jest na gwarancji, kiedy dana gwarancja wygasa, ewentualnie czy możemy przedłużyć tą gwarancję o kolejne lata. W przypadku innego sprzętu innych wendorów wiemy, czy dany sprzęt jest na gwarancji, tylko czy ta gwarancja się skończyła. Nie mamy żadnych dodatkowych informacji. I ostatnie okno pokazuje, jakie jest wykorzystanie pamięci i procesorów w naszych komputerach. Te czerwone trójkąciki czy linie pokazuje, że niektóre komputery miały problem z wydajnością. W tym momencie ktoś z działu IT powinien zainteresować się, czy nie należy rozbudować pamięci w danych komputerach, ewentualnie czy nie pojawił się problem z wydajnością procesora. Dziękuję Państwu za uwagę. Przekazuję w tym momencie głos moim kolegom. Jeżeli będą pytania dotyczące zastosowań platformy sprzętowej HP, chętnie udzielimy odpowiedzi. Dla zainteresowanych mogę jeszcze powiedzieć, że mamy możliwość zainstalowania 60-dniowej wersji trialowej dotyczącej rozwiązania DAS-owego. Jeżeli ktoś był z Państwa zainteresowany, prosimy o kontakt mailowy z nami. Dziękuję bardzo.